Barszcz Sosnowskiego. Nazwa pochodzi od botanika rosyjskiego pochodzenia Dmitrija Iwanowicza Sosnowskiego. Już w okresie stalinowskim rozpoczęto uprawę tej rośliny na dużą skalę, aby mogła służyć jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Na pierwszy rzut oka nie wygląda groźnie. Występuje nie tylko na nieużytkach czy łąkach poza miastem, ale coraz częściej także bardzo blisko skupisk ludzkich. Barszcz Sosnowskiego, zwany także zemstą Stalina, to niebezpieczna dla zdrowia parząca roślina, która została zawleczona do Polski pod koniec lat 50. XX wieku. Przede wszystkim została rozpowszechniona w obrębie ośrodków doradztwa rolniczego, zakładów doświadczalnych, jednostek naukowych i na początek w Polsce występował wyłącznie na powierzchniach doświadczalnych. Kiedy się okazało, że roślina ta w rzeczywistości nie nadaje się na roślinę paszową, a przede wszystkim były trudności ze zbiorem, bo w czasie zbioru tego barszczu okazało się, że załoga, która pracuje, ulega ogromnym poparzeniom. Po kilku latach zrezygnowano z jej uprawy, jednak stało się. Z tychże pól doświadczalnych on spontanicznie zaczął przemieszczać się na sąsiednie tereny i dzisiaj mamy z tym ogromny problem. Ten problem pomaga rozwiązać Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przyznając specjalne dotacje na likwidację barszczu sosnowskiego. Jak wiemy, od zawsze jest problem z likwidacją barszczu sosnowskiego. Jest to roślina niebezpieczna, dlatego też Wojewódzki Fundusz zdecydował się na ogłoszenie konkursów. Konkursy są ogłaszane od 2018 roku. Jest zainteresowanie likwidacją barszczu sosnowskiego. Każdy chciałby pozbyć się tego problemu. Bardzo dużo tej rośliny występuje gdzieś na terenach osób prywatnych. Stąd również osoby prywatne mogą zgłaszać się do gmin z prośbą o likwidację tego barszczu. Stąd gminy występują do funduszu z wnioskami o likwidację barszczu sosnowskiego i o dofinansowanie. Jedną z pierwszych gmin, która wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ubiegając się o dotację na likwidację tej trującej rośliny, była gmina Sorkwity. W 2017 roku został uruchomiony taki fundusz i nasza gmina wówczas po zinwentaryzowaniu całego areału, który w tej chwili wynosi około 20 hektarów, gdzie ta roślina występuje, wzięła udział w konkursie pod nazwą właśnie zwalczanie barszczu sosnowskiego i uzyskaliśmy wówczas kwotę 38 tysięcy. W 2018 była to kwota 25. W roku bieżącym konkurs taki został ogłoszony i uzyskaliśmy 12 tysięcy złotych, z czego 3 tysiące będziemy musieli dodać ze środków własnych. Jeżeli chodzi o kwoty, to w tym roku mieliśmy ogłoszony konkurs. Można było uzyskać do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 tysiące złotych za 1 hektar obszaru, z którego będzie usunięty barszcz sosnowskiego. W tym roku mieliśmy dofinansowanie maksymalnie do 15 tysięcy złotych. Wiadomo, to w zależności od gminy, ile gmina będzie chciała usunąć barszczu. Gminy również ze swoich środków dokładają, więc są to różne pieniążki. Są to pieniądze na wysokości 60 tysięcy, 15 tysięcy. Nawet potrafią gminy zlikwidować 1 hektar. Po prostu tylko, żeby się pozbyć problemu. Barszcz sosnowskiego, oprócz tego, że stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, jest także groźny dla zdrowia człowieka. Kontakt z substancjami, które wytwarza roślina, z tak zwanymi furanokumarynami, może prowadzić do różnego rodzaju podrażnień skóry, również błon śluzowych, przewodu oddechowego, pokarmowego, a w niektórych przypadkach osób bardziej wrażliwych, dzieci, może powodować bardzo dotkliwe poparzenia. Odczuwam strasznie. Zwracam, duszę się, puchnę od tego i przykładowo jak jest od małego, jak jest, wychodzi, nie? Tetera barbary, czy ten barszcz, co to nie idzie wytrzymać. No, ludzie koszą, no i co z tego daje? Jak to z powrotem wyrasta? Bo to są duże korzenie.
to tak gdzieś do 6 metrów rośnie, jak nie więcej. Bark sosnowskiego z uwagi na wydzielane olejki eteryczne może powodować szkodliwe działanie na naszą skórę. Samo zetknięcie z liśćmi tej rośliny lub przebywanie w pobliżu, szczególnie w pogodę, gdzie jest wysokie nasłonecznienie i bardzo wysoka temperatura powietrza, może powodować poparzenia skóry. Występowanie bąbli, poparzeń, często bardzo rozległych. Pozostawienie porzuconych plantacji barszczu sprawiło, że roślina rozprzestrzeniła się w sposób niekontrolowany. Jeden osobnik może produkować kilkaset tysięcy nasion. Roślina rozmnaża się bowiem przez tą drogą, produkując duże ilości nasion, które mogą być w bardzo różny sposób roznoszone. Przede wszystkim z wodą, ale również człowiek, prowadząc różnego rodzaju działalność w środowisku, może w sposób niezamierzony, przypadkowy przenosić nasiona, chociażby na sprzęcie rolniczym, transportując glebę, która zawiera nasiona barszczu. W bardzo różny sposób może się ta roślina rozprzestrzeniać skutecznie i trafiać w nowe miejsca. Jest kilka metod zwalczania tej rośliny, jednak żadna z nich nie daje stuprocentowego efektu. Testujemy metody skutecznego zwalczania i chcielibyśmy takie metody uzyskać. Celem pozyskania właściwie takiej informacji, wiedzy o najbardziej skutecznych metodach zwalczania jest poświęcony projekt, który realizuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Testujemy w tym sezonie kilka różnych metod zwalczania właśnie barszczu sosnowskiego na tak zwanych powierzchniach pilotażowych. To są miejsca wybrane na terenie całej Polski. Reprezentują różne typy siedlisk. Głównie są to metody mechaniczne, a więc staramy się dobierać takie metody do zwalczania tego gatunku, które byłyby jednocześnie najmniej obciążające dla środowiska przyrodniczego. Jest to roślina bardzo uciążliwa, bardzo odporna na zwalczanie mechaniczne, głównie polegające na intensywnym, kilkukrotnym wykaszaniu, ale jednocześnie chcemy w tym roku również zastosować metodę chemiczną. Nie wiem, na ile ona okaże się skuteczna. W tym tygodniu chcemy uruchomić już tutaj Zakład Gospodarki Komunalnej, który będzie realizował właśnie ten program już konkretnie poprzez wykaszanie tych areałów. Nie tylko na gruntach tych, które stanowią własność komunalną, ale również osób fizycznych. I chcemy zastosować również metodę chemiczną, mam nadzieję, że w miarę skuteczną. Jeżeli chodzi o tereny województwa warmińsko-mazurskiego, jest problem z wyborem wykonawców. Tak naprawdę trzeba szukać gdzieś na południu Polski. Wiadomo, wtedy koszta są zdecydowanie wyższe. Można szukać wykonawców wśród strażaków, można przeszkolić pracowników. Oczywiście, jeżeli chodzi o dofinansowanie, to tutaj oprócz likwidacji samego barszczu można było uzyskać też pieniądze na zakup właśnie odpowiedniego stroju dla osób, które by likwidowały barszcz. Więc nie musi to być wykwalifikowana firma. Oczywiście ktoś, kto będzie likwidować barszcz, musi być przeszkolony i musi wiedzieć, jak z nim postępować. Problem barszczu sosnowskiego dotyczy już właściwie całej Polski. Rejona, gdzie były te stacje doświadczalne, ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki naukowe, między innymi uczelniane ośrodki naukowe, no bo był taki modny okres prowadzenia doświadczeń z tą rośliną. Mimo że pola doświadczalne zostały zlikwidowane, to nasiona, właściwie owoce, gdzieś tam przetrwały i teraz spontanicznie rozprzestrzeniają się wokół tych centrów. Przykład w naszym województwie, najbliższy taki ośrodek to jest były ośrodek doradztwa rolniczego w Bęsi. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że barszcz był tylko na powierzchni 10 arów, to dzisiaj od Bęsi barszcz występuje w zbiorowiskach naturalnych, w lesie, w wąwozach, na łąkach, w odległości kilku kilometrów już od samej Bęsi, tam gdzie on był. Warto dodać, że barszcz sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem zarówno uprawy, jak i sprzedaży w całej Polsce.